o połowę mniej chorych. To jeden z plusów COVID-19, prawie o połowę mniej zachorowań na grypę niż rok temu. Dr Michał Sutkowski, szczyt w pierwszej dekadzie lutego. Na razie mamy do czynienia z paragrypą. Szczyt zachorowań będzie w pierwszej dekadzie lutego, uważa prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Ekspert ocenia, że obecny spadek zachorowań na grypę wynika z mniejszej liczby interakcji społecznych. Państwowy Zakład Higieny podał, że od 16 do 22 października 2020 rok zarejestrowano w Polsce ogółem 66 068 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. W tym samym okresie 2019 rok było to 112 264 zachorowania. Jeszcze grypy nie ma. Grypa to jest tu rzecz, która będzie dopiero. Mamy na razie paragrypę. Leczone przypadki, które są podawane opinii publicznej przez Państwowy Zakład Higieny, to są przypadki grypy i paragrypy, więc samej grypy jeszcze nie ma, powiedział dr Sutkowski. Oczywiście nie czekamy na nią z utęsknieniem, raczej z obawami, zaznaczył. Wskazał, że przypadków paragrypy jest mniej, ponieważ część osób jest na kwarantannie i w izolacji, część osób chodzi w maseczkach, a wcześniej przestrzegało zasad higieny. Mniej osób chodzi do pracy i szkoły, czyli, krótko mówiąc, liczba interakcji zmniejsza się i dzięki temu mamy mniej zachorowań, podsumował. Jeden z nielicznych plusów koronawirusa zauważył, że podobny spadek zachorowań obserwowany był już w poprzednim sezonie grypowym, mimo że COVID-19 przyszedł praktycznie przy końcu grypy. Według danych NISP-PZH w sezonie jesienno-zimowym 1 września 2019 30 kwietnia 2020 zanotowano 3 769 480 zachorowań. Nie było to 5 milionów czy 5,5 milionów, które potrafi być, czyli na pewno o 1,5 milionów zmniejszyła się liczba zachorowań na grypę, porównując sezon 2018-2019 z sezonem 2019-2020, powiedział prezes warszawskich lekarzy rodzinnych. Ocenił, że to jest jeden z nielicznych plusów COVID-19. Jak mówił, dzięki epidemii, może nauczmy się dystansować, nie wchodzić komuś na głowę przy kasie w supermarkecie, nie kasłać na kogoś, może nauczymy się myć ręce i kichać nie w przestrzeń publiczną, tylko w chusteczkę. Szczyt w pierwszej dekadzie lutego dr Sutkowski wskazał, że nasilenia grypy możemy spodziewać się pod koniec grudnia, a szczytu w pierwszej dekadzie lutego.